Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Destiny i ruszamy do Crucible'a, czyli tam, gdzie po prostu odbywają się deathmatche między graczami. 12 udało się zebrać, lecimy. Ej, dobra, może... Ej, mój statek może już wejść w hiperprzestrzeń? Aha, i to są też inne statki. A wyglądają tak samo póki co wszystkie, no ale dobra, no beta rządzi się swoimi prawami oczywiście. Ale cholera, nie wiedziałem, że to pójdzie tak szybko. Ja tu jeszcze jakby jestem dalej w trakcie palenia papierosa, więc... jest ciekawe, jak mi pójdzie. Granie z innymi graczami, ale dobra, póki co lecimy, mogę się delektować papierosem, jeżeli to jest dobre określenie, bo delektacja raczej... Nie, raczej nie, to by musiało mi smakować, a nie smakuje. First light. Co na księżycu będziemy się naparzać? Już mi się podoba. Control. Dobra, my jesteśmy w Alfie, rozumiem, tak? Control. Capture zone, kill enemy players. Okej, dobra. To sorry, połowa papierosa została, ale będę musiał go wyrzucić. Bo już jedziemy z tym koksem, dobra. Kurczę, nie mam naboi do ciężkiej broni. Dobra, oni wszyscy już ruszają z parołami. Co to? Kurde! Ciężkie pojazdy! Ja nie wierzę, nie spodziewałem się tego! Ani trochę się tego nie spodziewałem. Okej, dobra, najwyższa pora chyba wyrzucić papierosa, ale... też może mi się uda przeskoczyć tutaj, zanim mnie ktokolwiek zabije. No wlatuj tam, ty łosiu, ty... No, dokładnie. O, dobra, nie. Palenie to jest nieskazane, bo będę ginął, jakie być, więc nie. Papieros wyrzucony. Jedziemy z koksem. Auto respawn za 8 sekund, ale nie, lecimy dalej. Widzę paru Polaków, trzeba zabłysnąć tutaj, trzeba pokazać, że umie się grać po prostu. Ale z tego co widzę, to tak, przejęliśmy A. Też w ogóle to jest jakiś pojazd. Pike? Pike strzela? Okej, okay, zalatuje mi ghostem. Ale to nie tym ghostem, który tutaj jest, tylko ghostem z Halo. Czyli po prostu lekki pojazd do poruszania się, który strzela. Aaa, szycie. Tu, bo, kurde, no pewnie, że chcę to przejąć. Neutralizing. Muszę stać centralnie tutaj w środku. No to dalej. Op. Capturing, dobra. Stoję tak na środku troszeczkę. Już strzelają. Dobra, jest przejęte. Nie wiem skąd lutują. Gdzie? Dobra, w tym to chyba dużo nie zrobię. No faktycznie, jeżeli oni latają pojazdami wszyscy, no to faktycznie strzelanie takie po prostu na nic się tutaj nie zda. Dobra, przydałby się jakiś pojazd. Ten, który miałem, był całkiem spoko, ale zostawiłem go, bo kurczę, rzuciłem się na B. O kurczę, drugi team kontroluje wszystkie punkty. W prawym dolnym narożniku jest... O kurde, to są wrogowie? To pygi granatem, tak. Dobra, gdzie jesteście? No gdzieś tu się kręcą, przecież widziałem. Dobra, neutralizacja. Kręcę się dookoła, od strzy dookoła głowy. Żeby nikt mnie nie zaskoczył. Dobra, przyjąłem. Dobra, są jacyś tutaj może? Coś? Dobra, wyjdźmy troszeczkę. Ej, stop. Że komuś gdzieś za mną. Ktoś walczy o A. Tak, ej, dobra. Koci pazur. Nie wierzę. Okej, ty znasz, mam nadzieję. Bardzo pierwszorzędnie. Idziemy do C. Chyba, że mnie dopadnie zaraz jakiś pojazd. I nigdzie nie dobiegnę. Dobra, ten na 8 poziomie. Trochę lepiej. Jest i koleś. No heady. Hahaha, kill! Pięknie! Pierwszy kill należy tym dobrym stylu. Oj, tu widziałem kolejnego zioma. A kurde! Z tyłu! Gregex jeszcze mnie potrzaskał. No, ale i tak coś mi się wydaje, że w pojedynku z tamtym nie dałbym sobie rady. No, ale tamci prowadzą praktycznie dwukrotną, dwa razy więcej punktów mają. Kurcze, no. Dobra. Nie to czekanie twoje, że tak łatwo ci pójdzie. No dobra, w trójkę stoją. To nie ma innej opcji, żeby to się im nie udało. Dobra, w jakim miejscu tabeli jestem? Na środku mniej więcej. Dobra. Spoko, raczej tego nie wygramy. Nie będę na pierwszym miejscu, ale... w sumie... kto wie? Dobra, są działka stacjonarne nawet. No gdzie on strzela? Tam ktoś był. Dobra, zróbmy B, powiedzmy, zneutralizujmy. Zone C secure. Ok,
Okej, okay, tylko tak stoję, kurczę, troszeczkę na widoku. Z każdej strony mogą nas zajść teraz. No capturing jeszcze, ty łosiu! No! Co za łeb, no i poszedł sobie, nie wierzę. Ah, dobra, do A, szybko do A. Jest i super charge, zobaczymy jak to się sprawuje z innymi graczami. No, 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 powinno być dobrze. Może jakiś multi-kill wpadnie? Byłoby zacnie. No dalej, skacz. Gdzieś tu podobno jakoś ktoś coś dostał? Chyba nie. No fuck! No jeszcze się odwróciłem tyłem. Nie, dobra. Multiplayer różni się znacząco od tego z Halo. Ha, ale piącha dalej działa mocarnie. Dobra, nie czekamy na automatyczny respawn, respawnujemy się ręcznie. O, trzeba zdobywać jakieś punkty. Dobra, B. Kurczę, B jest przejmowane przez wrogów, no biegnijcie tam. Dobra, A jest nasze. Okej, ktoś tu tam będzie wystawiał swój dziarski łepek, czy nie? No, mógłbym już snajpy wyciągnąć. I czaić, ale nie, nie róbmy tego w ten sposób. Dobra, to mam granacik, mogę rzucić. Wciąga. Okej, okay, dobra, polećmy za nim. Gdzieś tu jest. Gdzieś tu jest. Ta menda, no. Dobra, neutralizacja punktu. Dobra, i zaraz będzie przejmowanie, no. Dalej, dalej, dalej. Jest neutralizacja i teraz tylko czekać, aż przybiegną. Dobra, no dalej, najpierw capture, później kille, no, 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 o, jest. Dobra, zone capture. No tu, z tej strony, no. Ej, no spadłem na sam dół tabeli. Nie, trzeba się poprawić. O kurde, co to jest? Nieważne, ja chcę tym pojeździć. Ma turbo, jest dobrze, a czy strzela? Mam nadzieję, że też. Właśnie chcę podlecieć do A i zobaczyć. Czy można tu posiać dobry przypał tym pojazdem, a w ogóle jak to strzela? A, rakiety powiadacie. Okej, okej. Ale może do B, może niech ten się zajmie A. A ja polecę gdzieś tu. Ej, tam widziałem jednego zioma, no. Ej, i tam też. Zone A neutralized. Ło, tak szybko idzie zginąć? Zone C lost. Przecież dostał centralkę teraz, no musiał przecież paść bez przesady. Dobra, neutralizing w pojeździe, jak najbardziej możliwe do wykonania. Okej, okay, ale troszeczkę wolniej, żebym stał chyba tak po prostu. You neutralized zone B. Okej. Chyba Tytani mają double jump po prostu, bo z tego co tutaj widziałem, co zrobił koci pazur, to on nie glajdował. No trafiłem go przecież! Ej, dalej ostatnia pozycja. Pro Maxik mnie trzasnął. Dobra, jest super, jakby co? To jest super ruch, super move. A nie, że super, że ginę tutaj. Dobra, dostał heada. Ale nadal, że... No i pięknie. Tak to się powinno robić. Dokładnie tak. Zone A lost. Zone B lost. No w czym on mnie trzasnął? Bo ile czasu zostało? Nie mówcie, że do 20 tysięcy muszą dojechać tylko, bo tego supera chciałbym wykorzystać. Chociaż tyle zrobić. O kurczę. Nie, dobra, my przejmujemy A. Okej, okay, dobra. Już się przestraszyłem, że takie hardkorowe wciry, a to będą zwykłe duże wciry po prostu. No, ile razy mogę, kurczę, strzelać po głowach? No patrzcie, kolejny headshot. Jak ja już kogoś zabijam, to headshotem. Inaczej nie. Dobra, może to jest dobry moment? Oczywiście, że tak. Double. Double down. Oj. No kurde. Tyle tych vorteksów różnych, pól siłowych, że nie widziałem gościa autentycznie. Trzeba się będzie przyzwyczaić. Ale jak na pierwszy raz sobie nie jest znowu aż tak źle. Dobra, 3 minuty 50 sekund, co tutaj mamy? Special ammo. Oho, no ej, no special. Nie heavy, szkoda. Ej, shit, fuck. Enemy captured zone A. Enemy controls all zone. Ach, kurde.
No ale poprawcie go, bo naprawdę z całą tarczę mu ściągnęłem. Dobra, ktoś go machnął chyba. Że się nie pomyliłem. Ej, tam jest do heavy, ale czekajcie, czekajcie. Tu jest zwykłe do primary. Nie, special. Dobra, czy jak to przejmę? Jakoś się przysłużę drużynie, może? Tam biegną. No! Fuck. Jak nie bierzecie tego B, no kurde ludzie. Sam muszę wszystko robić. Dobra, spadaj. Okej. Wow, 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 wow. No kurde, nie mogłem się schować. Kto? Podleciał promakcik tej. I mnie wyciął. Dobra, szybki respawn. No, ale dwa razy więcej punktów od nas mają, no to no. Nie, raczej szansa na zwycięstwo już odpadła dawno, dawno temu. No ale co innego pozostaje teraz niż tylko dobrze się bawić, ale może teamowo biegajmy. Lecę za wami, ludzie. Right behind you. Jak, kto tu strzela i do kogo? O kurde. Dobra, to był czołg. Gabarytowo może nie aż tak znowu bardzo większy od zwykłego skuterka, no ale jednak rakietami strzela. Więc trzeba być bardzo ostrożnym. Dobra, spróbuję sam w pojedynkę odbić C jeszcze. Przed końcem. Mam granat, mam melee. Będzie dobrze. Dobra. Przyczajka. Dobra, neutralizacja przyspieszona dzięki temu, że jakiś gracz ze mną tutaj jest. Okej. Dobra, już lecą. Ale musi tu wejść. O, shit. Nie ma tak strzelać na w ciemno? No przecież dostał w paszczę. No ale dobra, zabiłem go. Piąchą jest. Promakcika. No, akurat na tym mi zależało. Dobra, ale szybko do C. Może uda się ten odbić? Simon Vehicle. Dobra. Szybko, szybko, szybko do C. Dawaj, dawaj, dawaj. Czemu w ogóle wcześniej nie korzystałem z tego? O, shit, czołg. Nie, 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 nie. Z czołgami ja się nie bawię. Co to, to nie. Co to, to nie. Bo jest teraz tuż za mną. Aha. Dobra, ja nie wiem jak to przeżyłem, ale jestem wśród żywy. Jest dobrze. Dobra, znowu special, no. No, tak mało mu zostało, no. No dobra, są kilka poziomów wyżej ode mnie, bo chyba ósemka to jest max, ja mam dopiero szósty. Okej, okay, dobra. No ale mimo wszystko, jakiś kill mógłby teraz wpaść. Dobra, ja zajmę się B. Zróbmy tak. Dobra, tu jest neutralizacja, więc rzucimy zaraz granat w odpowiednie miejsce. Tylko czekam na jakiś wskaźnik na radarze, który mi pokaże, gdzie ewentualnie oni mogą się pojawić. No została sekunda, ostatnia. Yo, team last! No kurde, a wciskałem supera, jeszcze mi promacika te czasno na sam koniec, no. I zrobił na mnie ostatniego killcama. A nie, to dobra, nie ma killcamów, się okazuje. Ach, no dobra, no niestety team alpha, czyli mój team, przegrał sromotnie. Ej, Void Walker będzie dostępny. Dobra, dobra, spoko. Kill death ratio, 0,53. No, ładnie zaczynam, ładnie zaczynam. Dobra, ale nie, wyjdziemy stąd. Albo w sumie. Dobra, kochani, delikatna przerwa i startujemy od razu w następnym deathmatchu. No niestety, ta krótka przerwa niestety poskutkowała tym, że wyskoczył jakiś błąd i mnie wywaliło. No, ale widzę, że upgrade'y mogę robić. Jakieś. No w końcu siódmy poziom już wskoczył. Okej, dobra, to mogę ulepszyć. Dodatkowo. Ale dobra, zacznijmy od tego może. Upgrade. Więc tak, albo nie wiem, w sumie. Gdzie jest Void Walker, czy jakoś tak? To jest tu. Vortex Mastery. Increases the range of Axiom Bolt Seekers and the duration of the Vortex Effect of Nova Bomb and Vortex Grenade. Ej, dobra, czyli polepszenie wszystkiego, co mam. Jak najbardziej. Ale dobra, to już był siódmy level, czyli pozostaje jeszcze ósmy, czyli będzie jeszcze... Ancestral Order. Training focused on all attributes. Okej, czyli wszystko mi urośnie. Spoko. Angry Magic. Wow, ej, to by można było zupgrade'ować. Spoko. A moment. Aha.
Chyba, że to będzie w ten sposób, że jedynie 8 punktów do przyznania, więc nie ulepszę już niczego więcej. No dobra, to mogę. Oczywiście. Bo Grimmer dużo, więc czemu miałbym sobie na to nie pozwolić, ale okej, czy nie mam przypadkiem coś lepszego? Porównajmy. Nie, wszędzie gorzej. Tu nic. 18, oj, buty za 22. Ale nie, jeszcze nie, mimo wszystko w dalszym ciągu nie. Chyba jakieś hełmy, 29 mam obecnie. Lepszego nie znajdę. Bronie. Tu jakieś coś ciekawego. Scout Rifle. Nie. Czyli co, trzeba uderzyć do wieży chyba. Faktycznie i tam zenkryptować te zakodowane rzeczy. Dobra, launch please. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. No, jakaś dobra broń? Kurczę, na pewno jakaś dobra, bo już teraz zauważyłem, że broń dopasowują się do poziomów, czyli nie dostaniemy chłamu żadnego. Ale zobaczymy, zobaczymy. Czy będzie warta tego, żeby zamienić ją za moją broń główną? A faktycznie, najpierw podróż międzygalaktyczna, międzyplanetarna, to na pewno. Bo deathmatch odbywają się na Księżycu, a Tower mieści się na Ziemi. Jest ostatnim ludzkim bastionem, a reszta zajęta przez kosmitów, no niestety. Dopiero zacząłem grać, jeszcze aż tak wielu ich nie pozabijałem. Choć znacząco uszczupliłem ich szeregi, to na pewno. Oj, daleko. Musiał się przelecieć, jak od Księżyca tylko. Bo nie wiedziałem, że Księżyc jest aż tak bardzo oddalony od Ziemi. Dobra, podejrzewam, że tutaj pozbierać nagrody. Siema, Spike. Hello. Dobra, approach. Dobra, zdekodujmy. Sai Volo 3. I tu jeszcze inne ciekawe przedmioty. Kolejna broń. Dobra, pewnie. Deadlander Mark 24. No, a to nie będzie to samo co chwilę, przypadkiem? Dobra, Primary Weapon Enagram. Trax Malus 2. Tu. Scalpel Wing. Łapki. Scalpel Wing 3. Dobra, wydałem chyba całą walutę, więc idziemy pozbierać nagrody. Gdzie najbliższa? U Gunsmitha. Okej. Okay. Pewnie w postaci broni, tak mi się wydaje, ta nagroda. Aha. Select Reward. O shit. Ale to jest broń specjalna, domyślam się, tak? Rocket Launcher Machine Gun. Ej, no 96 naboi. No. O shit. Kiepski wrench. Shit. Stabilność też kiepska, ale to jest 48, 51, 51, 51. No mam teraz problemy z wyborem. Expect to find more ammo for this weapon. Ok. Kills with this weapon grant bonus reserve ammo. Ok. A kill with the final round in the magazine increases reload speed. No to jest przecież jeden w magazynku, czyli każdy będzie przyspieszony. Ok, dobra. A tutaj kills with this weapon reduce the cooldown of your grenade. Sergeant Charlie is a precise support weapon. A smart gel barrel buff sinks heat and keeps shots grouping tight. Czyli jeszcze celność. Cholera, chyba wezmę tą pierwszą. Albo faktycznie wyrzutnie rakiet. No kurczę, decisions. Wybory. Kid, dobra, faktycznie biorę tą pierwszą, walić to. Sergeant C. No na nic więcej mnie nie stać, ale możemy tutaj już podmianki dokonać. No zauważalnie lepsza, mam nadzieję, jest. No impact ma gorszy, ale rate of fire lepszy, stabilność, reload, ogólnie wszystko jest lepsze. Okej, okay, tutaj coś. No 51 atak, no oczywiście, że będzie szocik zamiast snajpy. No chyba, że mamy coś innego jeszcze fajniejszego. Nie? A mad spitter, tuned for nothing but suffering. To mi się podoba w shotgunie. Okej, okay, a tu? Sci-Vos ergonomic and mass have been rigorously optimized for fast response. Pulse rifle.
Zdecydowanie większy damage, szybszy reload, rate of fire gorszy, impact gorszy, range gorszy, stability gorsze. No, ale przetestować można, jest uncommon w końcu. Dobra, okej. Ale kochani, w tym miejscu ja skończę już ten materiał. Do usłyszenia w kolejnym. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!